Escape Room Enchanted Forest. Czyli escape'owe pokoje, pokój do ucieczki. Tak. Ucieknij, pokój. Ucieknij i będzie z tobą pokój. Pokój z tobą w tym pokoju. Na przykład, można być również w ten sposób. Na co ja w ogóle patrzę? U ciebie też jakieś takie wielkie jajko się obraca? Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest jajko i widzę, że ma klucz i chyba ma karabin. A to tak na Wielkanoc akurat, wiem. Tak? Z kluczem. Co on ma jeszcze? Deskę przy sobie? Czy co to jest? Karabin! O, dobra. Karabin. O! To ja! Hej! O. Mamy godzinę, żeby to przejść. Krystian, to jest bardzo ważne. Godzinę? Tak. Ile ta mapa będzie trwała? No przecież widzowie lubią długie odcinki u ciebie. Chodzisz normalnie. Chyba spadłem. Okay. Już nie żyję. Już nie żyję. Umarłem. Koniec. Tobie został czas. Dobra, super. Dziękujemy w takim razie bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Żyjesz! Żyję! Dobra, Krystian, musimy rozwiązać zagadkę. Jaką? Tu są jakieś przyciski. Kolory! To jest konewkowy kolor. Ojeju, musimy kolory znaleźć po kolei. Tak, musimy znaleźć kolory. Co tu jest w ogóle jakiś krat? Find a way into the enchanted forest. Nice! Ja w ogóle jestem ciekaw, jaki to jest poziom trudności, bo nie było napisane, jaki to jest poziom trudności, więc... U góry jest jakaś książka, ale nie mogę jej kliknąć. O, jest niebo u góry, ale fajnie. Po co ci ta książka niby? Nie wiem, myślałam, że może ją kliknę i będą kolory po prostu tak podane, nie były. Aha, poczekaj, bo na escape roomach się klikało. To jest czerwony. W sensie to mam rozumieć, że wszędzie będzie czerwony? No dobra, ale tu jest jakieś oko wielkie. Nie mamy. Gdzie? Halo, oko? Tam jest... tu jest dźwignia, patrz. Gdzie ty masz dźwignię? To wygląda jak dźwignia. Wygląda. Daj, wejdę. Czekaj, the lever is too high, if I only had something. A spróbuj wejść na mnie. No właśnie, próbuję, ale się ruszasz. Nie da się. Nie da się. No co? No nie umiem tak podskoczyć. If I only had something which could reach... Czyli musimy mieć coś, co nam pociągnie tą dźwignię? Tak, musimy coś znaleźć. W sensie, no bo tutaj są rzeczy, już widzę w środku, bez problemu. Okej, okay. Pod wodospadem jeden nic nie ma. Pod wodospadem dwa też nic nie ma. A my nie przeskoczymy na przykład? Ale jak ty chcesz Największe moje zaskoczenie w grach tego typu to jest zawsze chodzenie i klikanie na wszystko. To właśnie... Też chodzę i klikam. Nie, tam z tą książką coś musi być. A mogę ukraść to? Dzisiaj gram z największym złodziejem wszechczasów. Ej! Tak? Jakim złodziejem? Przepraszam bardzo. Największym złodziejem wszechczasów, czyli konewką. A mogę ukraść to? Nie książkę? Mogę. Może? O. Halo? Pani, co zrobiłeś? Coś znalazłeś? O, Krystian. O! Widzę napisy! Y! O nie! Gdzie to było? Krystian! Napisy widzę! Jakie napisy? Widzisz, gdzie się patrzę? Na górę, nad oko, Koko, na ścianę, do góry, sufit. Czekaj. Praktycznie. Żółty jest pierwszy. Czekaj. Czy ty naprawdę tak to spróbujesz zrobić? Ja myślę, że to nie o to chodzi, Krystian. Musimy najpierw kolory zrobić. Krystian, kolory! Krystian, to jest pewnie tak zrobione, że musisz mieć itemek, no żeby to ruszyć. No to jest kłamstwo! Stoję tuż na tym, jest napisane, że jest za wysoko! Ja bym powiedział, że jest za nisko! Ale gra mnie oszukała. Dobra, Krystian, słuchaj. Idź na dół, kolory. Gdzie ty się... Ale jak ty to widzisz, kolory jakieś? Patrz. Widzisz, gdzie jestem? Spójrz do góry. No ja wiem, chodź gdzie do książki. Jesteś. Chodź do książki, idę do ty książki. Jesteś ślepy. No ja jestem ślepy, no. Dobra, słuchaj. Widzisz? Aha, że tu, to no. Stamtąd. Dobra, mów, kolory, no. No przecież widzisz je chyba, nie? Już przecież nie, na dole nie widać. Żółty. No. Zielony. Mhm. Niebieski. Mhm. Różowy. Kurde. No, różowy. No, dobra. I ostatni jest biały. Samo się zrobiło. Czy otworzy się trumna? Halo?
Zrobiłem, jest wszystko na zielono i co teraz? Nie wiem, nie mam pojęcia. Skoro jest na zielono, znaczy... Może książka się otworzyła, nie spojrzałaś? A, no bo ja zeszłam na... Może to się tam otworzyło? O, tu jest prezent! Gdzie? Jest no tu! Gdzie? Na dole! Chodź tu! Patrz. Co? O, nice! No... O nie, to jest druga, tak. Wielki patyk, dobra. Teraz możemy wykorzystać wielki patyk, żeby kliknąć wielką dźwignię, nice. No dobra, rób to, rób to. Sięgnij ją. Aha, czekaj, muszę chyba użyć go z ekwipunku. Tu i tam. Tak! Ha, ha! Jakaś wiadomość jest. Mamy tu aha, to jest spraw, by twój czas płynął. Na koniec jajko oczekuje na ciebie, powiedzmy. Bądź skupiony, spokojny. Ten zaczarowany las to tricky place. Dobra, ale ty musisz po angielsku, bo to będzie hasło po angielsku. Wiem, ale tłumaczę po polsku, widzą po prostu kulturalnie. Ogólnie jest make your e, bo jest dużym. Chyba. A, tu jest! Tu musisz pisać hasło teraz. No tak! Jak tam było? Make your time. O, jak wpiszę time? Incorrect partner. Nie, E masz, Christian, specjalnie na końcu duże. Wiem, że E. Właśnie od E musisz zaczynać. A może enchanted? Ja się boję, że z tych wszystkich dużych liter jest jakieś słowo, którego my nie znamy. Co się stało? Nie mogłem się poruszyć przez moment. EA Sports. It's in a game. Nie mam pojęcia. A może to ma być make your E? Może to jest hasło? Make your E. Nie. Zbyt głupio myślę chyba. Zbyt proste by było. No, a jakbyś enchanted? A jakbym zrobił... Chyba enchanted nie będzie. Komar mi tu lata! Zgadłeś? Ja nie zgadłem, ja po prostu jestem zbyt mądrą osobą. Co wpisałeś? Peleryna z jajek. Co to znaczy peleryna z jajek? Chodź. Jak klikniesz... No. I masz E, to jedź linią w dół. Egg... Aha. Eggs cape. Okej, dobra. Po prostu jestem genialny i skromny. Znaczy, to nie chodziło o pelerynę z jajek, tylko to miało być escape, tylko że jajko, rozumiesz? Nie, to jest peleryna z jajek. No ale pytasz się, co pisałem, że peleryna z jajek, a nie escape. Nie ma takiego tłumaczenia na język polski, no. Tak, bo to jest taka gra słowna. No to jest gra słowna, ale gier słownych się nie da przetłumaczyć. Potem ci wychodzą takie cuda tłumaczeń, jak na przykład szklana pół, jak Die Hard, czyli umieraj, nie wiem, trudno, czy ciężko, a szklana pułapka, no i takie tłumaczenia są, no. Ale to tak samo, jak mówisz excellent. Rozumiesz? No, ale to... To jest jajko stycznie, tak by ci przetłumaczyli. O, to są kwiatki ładne. Dobra, czy nasze obecne zdanie to jest szukanie jajek? No nie wiem, a rozglądaj się po drzewach, może coś na drzewie będzie. O Jezus, jeszcze na drzewie? O! No, I wonder what this stone pedestal is. Coś znalazłeś? O kurde, moja postać sama biegnie. Tak. O, a tutaj jest jakaś... O nie, jakieś zabawki i klocki. Zabawki i klocki. No trzy różne lokacje jakieś. O! To był dopiero początek! To dlatego była godzina! O mój Boże, to jest zagadka logiczna. Dobra, pierwsze jest to kółko takie dziwne. To Krystian jest pierwsze. Cokolwiek to oznacza. To. Yeah, to. Co? To. To jest pierwsze. Ale nie wiem, o co z tym chodzi, po prostu ci mówię. To jest pierwsze, to jest drugie, to jest trzecie. A to jest trzecie. Ale co nam dobra, to zmienia? Co jest tu? Aha, i tam nie, to jest bariera wyłączona, można tu wejść. Okej, dobra, to zobaczmy, co tutaj jest. Czemu w takim tak powoli razie? Idę? O, ja też idę tu bardzo powoli. Jest nam bardzo zimno chyba po prostu, wiesz? Bardzo zimno. O Boże, damy radę tam przejść w ogóle? Właśnie chyba nie. Chyba nie damy rady. Chyba tak specjalnie zrobione, wiesz? A żebyśmy... to nie jest... A to nie jest tak, jakbyś, wiesz, czas spowalniali? Ja ci nie powiem, ale chcę przyspieszyć. Okej, dobra, przepraszam. To może chodźmy w drugą stronę, co? Dobra, to chodźmy może w drugą stronę. Bo tam może była jakaś woda. Może to jest dobry pomysł, wiesz? Może to rzeczywiście jest dobry pomysł. Też tak myślę. O, ty w ogóle sprinta sobie kupiłeś, co? Czy nie? Nie, teraz dopiero będę kupował.
A, jednak, chodź, tu była tak. Woda, ja chcę wodę zobaczyć, bo mi się wydaje, że tu przy... Co? Nic, sprint jest po prostu dosyć szybki. O, jest bardzo szybki ten sprint, a nie, jest okay. Napisane shift to sprint, ale ja nie klikam shifta i tak biegam jak... Ja nie klikam shifta, gro! No, ja nie wiem, co się dzieje. No, ja też nie wiem. No, co jest? A teraz w ogóle nie mogę biegać, jeśli nie przytrzymam shifta, czaisz? O, no to skamuwa trochę. W ogóle nie mogę biegać, no. Dobra, chodźmy tu zobaczyć, skoro tam nie mogliśmy iść. Tu jest, o, tu się coś świeci, Krystian. Co ci się świeci? Cofnij się, bo jesteś taki szybki, mnie nie znajdziesz? Tu, co? Patrz, coś się tu świeci w krzaczku, widzisz? Co to jest? To jajko? No ja nie mogę na to kliknąć. A, ja też chyba nie mogę. No, nie to mogę. To jest, nie wiem co. To jest coś, to jest po prostu coś. A, ja podniosłam tego badyla ogólnie, nie wiem po co. Badyla? Tak. Tu jest ten. Ale ten. Nie wiem, co z nim mogę zrobić. Tu jest ten wodospad. Gdzie ty? Ale jest zamknięty. Spoko, ja jestem w takim tempie. O Boże! Czy to ty wyskoczyłeś? Nie. O mój Boże, Krystian, weź. Jak coś, to jestem już na górze. Już na górze jesteś? Tak, już jestem na górze. A weź się cofnij do. Cofam. Jezus. Weź się cofnij do tego zegara i może kliknij na te znaki tam, może one coś powiedzą, może postacie przeczytać czy coś, nie wiem. Faktycznie jest zablokowany ten wodospad, trzeba coś tutaj zrobić z nim. No, ja to samo mówię. O Jezus, weź mnie nie, tak nie rób, Krystian. No miałeś do zegara iść tylko, chłopie. No kurde, no próbuję wejść w jedno miejsce, no o. Zepsujesz całą grę. Już jest zepsuta. Nie, no. Jest zepsuta. Na pewno nie jest. No czemu mnie tak wyrzuca w kosmos? Dobra, Ola, ja mam... Tu coś ja, jest. Wiesz, że ja mogę chyba teraz już grę ukończyć, przelatując tam po prostu. No ale nie, to nie o to chodzi, Krystian. Ale ja nie cię. Mogę już chodzić, co się dzieje? O, znalazłem jakąś lupę! Co znowu zepsułeś? Spadłem pod mapę. Znalazłam. A gdzie to jest inwentory? Bo ja mam dwa przedmioty i nie wiem, gdzie mogę je znaleźć. W lewym dolnym, Olu. Nie mam nic w lewym dolnym. W lewym dolnym jest taki plecaczek. Nie jak... mam plecaczka, a jest plecaczek, jak go klikniesz, to wszystko działa. Nie mam, Krystian, nie mam nic. Może ty masz tylko plecak, może ja podnoszę rzeczy dla ciebie. Nie wiem, ja póki co wypadłem za mapę, mam napisane ładowanie mapy. A. Okay. Moja ulubiona gra komputer. Zobacz, ja nie mam plecaczka. No nie masz plecaczka, rzeczywiście. Ale mnie nie chce załadować do gry, nie wiem czemu. Powiem tak, to jest ciekawe. Nawet super ciekawe, szczerze mówiąc. Najlepsze zagadki na świecie. Niestety twórcy gry nie przemyśleli tego, że ktoś aktywując bieganie będzie w stanie wylecieć za mapę i zginąć. A nie mogę nawet zrobić reset charakter, tylko wyjść. Więc no jest bardzo fajnie. Zrobiliśmy bardzo fajne zagadki. To nie tak, że nie potrafimy przejść dalej, tylko proponujemy wam, żebyście spróbowali sami przejść dalej. Pomogliśmy wam z początkiem. Zaoszczędziliśmy wam dużo czasu. Więc dziękujemy serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach i dajcie znać, czy znaleźliście wszystkie jajka. Cześć.